Marek od pewnego czasu czuł, że coś w jego małżeństwie zaczęło się zmieniać. Zosia, jego żona, zawsze była ciepła, uśmiechnięta i otwarta na rozmowy. Jednak od kilku miesięcy zauważył, że unika jego spojrzenia, częściej wychodzi z domu i spędza wieczory w telefonie, rzekomo opracując nad projektami do późnych godzin nocnych. Ich rozmowy stały się zdawkowe, jakby Zosia trzymała coś w tajemnicy. Wieczorem, gdy Marek siedział w kuchni z kubkiem zimnej kawy, wpatrując się w telefon Zosi leżący na stole, przeszła mu przez głowę myśl, której wcześniej starał się unikać. A co, jeśli Zosia ma kogoś innego? Szybko odgonił tę myśl, wmawiając sobie, że to tylko paranoja, że Zosia nie zrobiłaby mu czegoś takiego. Ale niepewność pozostawała i zasiewała ziarno w jego głowie, które zaczęło kiełkować z każdym kolejnym dniem. Kilka dni później, kiedy Zosia oznajmiła, że musi wyjechać na weekendowy wyjazd służbowy, Marek poczuł niepokój. To tylko konferencja, Marek, wrócę w niedzielę wieczorem, mówiła, pakując walizkę, ale w jej oczach dostrzegł coś, co jeszcze bardziej rozbudziło jego podejrzenia. Próbował się uśmiechnąć i udawać, że wszystko jest w porządku, ale w jego wnętrzu zaczynała się burza emocji. Kiedy Zosia wyjechała, Marek postanowił, że nie będzie siedział bezczynnie. Musiał wiedzieć, czy jego przeczucia są prawdziwe. Zaczął od przejrzenia ich wspólnych kont w mediach społecznościowych, ale nic tam nie znalazł. Był pewien, że Zosia ukryła się dobrze, jeśli faktycznie miała coś na sumieniu. Kolejne kroki były bardziej drastyczne, zaczął sprawdzać jej historię wyszukiwania w komputerze i zauważył coś niepokojącego, rezerwacje hotelowe, przeglądanie miejsc na romantyczne kolacje. Marek poczuł, jak serce mu zamiera. Przez chwilę wahał się, ale postanowił, że musi iść dalej, by odkryć prawdę. W tym czasie Zosia wysyłała mu uśmiechnięte zdjęcia z rzekomej konferencji. Dzisiaj mieliśmy inspirujące wykłady. Pisała w SMS-ach. Jednak Marek nie mógł już dłużej ignorować tego, co zobaczył. Postanowił, że gdy Zosia wróci, będzie jeszcze bardziej czujny i spróbuje odkryć, czy faktycznie spotyka się z kimś innym. Po powrocie Zosia była jakby inna, bardziej odprężona, ale jednocześnie zdystansowana. Marek postanowił nie konfrontować jej od razu, wiedząc, że musi działać z rozwagą. Chciał być pewny, zanim wyciągnie jakiekolwiek wnioski. Dlatego zaczął śledzić jej ruchy, zwracając uwagę na każdy szczegół. Wkrótce odkrył, że w jej telefonie jest ukryty kontakt podpisany jako Aneta z pracy, który pojawiał się w jej wiadomościach znacznie częściej niż jakikolwiek inny znajomy z biura. Marek zaczął analizować ich rozmowy, próbując doszukać się ukrytych wiadomości. Nie minęło wiele czasu, zanim odkrył, że Aneta z pracy to jedynie przykrywką. Podczas jednej z wieczornych rozmów Marek usłyszał, jak Zosia mówi, jutro będę mogła, spotkajmy się tam, gdzie ostatnio. Słowa te sprawiły, że jego serce zabiło szybciej, a krew zawrzała w żyłach. Kiedy Zosia położyła się spać, on siedział przy stole, zastanawiając się, co zrobić dalej. Wiedział, że musi dowiedzieć się więcej, zanim podejmie jakiekolwiek decyzje. Zaczęły się nieprzespane noce i godziny spędzone na analizowaniu każdego kroku Zosi. Marek czuł się jak detektyw, skrupulatnie zbierając każdy, nawet najmniejszy dowód. Wiedział, że ta wiedza mogła go zniszczyć, ale jednocześnie chciał mieć pewność, że nie oskarża jej bezpodstawnie. W jego głowie rodził się plan, choć jeszcze nie wiedział dokładnie, co zrobi, gdy odkryje całą prawdę. Kiedy Marek zbierał pierwsze dowody, nie mógł oprzeć się wrażeniu, że znajduje się na krawędzi czegoś, co może zburzyć całe jego życie. Zaczęły pojawiać się nieoczekiwane wyjazdy służbowe Zosi i nagłe zmiany w jej zachowaniu. Marek nie był jednak gotów na konfrontację bez solidnych dowodów. Potrzebował czegoś, co ostatecznie rozwieje jego wątpliwości. Kilka dni po powrocie z konferencji Zosia zaczęła planować kolejny wyjazd. Tym razem Marek postanowił nie zostawiać tego bez nadzoru. Gdy Zosia była w łazience, przeszukał jej torebkę. W jednym z bocznych schowków znalazł rachunek za hotel, nazwisko Zosi i adres hotelu w sąsiednim mieście, a nie tam, gdzie rzekomo miała odbyć się konferencja. Marek poczuł, jak jego ciało sztywnieje, a dłoń zaciska się na rachunku. Nie chciał w to uwierzyć, ale dowód miał przed sobą. Wieczorem, kiedy Zosia usiadła na kanapie obok niego, rozmawiając luźno o pracy, Marek obserwował ją uważnie, analizując każdy gest i uśmiech. Zastanawiał się, jak mogła tak swobodnie kłamać, jakby nic się nie stało. Gdy skończyła opowiadać, on rzucił jedno zdanie,
które miało sprawdzić jej reakcję, zastanawiałem się, co robisz na tych konferencjach. Wiesz, może kiedyś mógłbym pojechać z tobą. Zosia zareagowała szybko, zbyt szybko. Jej oczy na ułamek sekundy się rozszerzyły, a potem przywołała uśmiech. Marek, to nudne wykłady, nie spodobałoby ci się. Poza tym, tam jest tylko praca, żadnych rozrywek, odpowiedziała, próbując brzmieć lekko. Jednak Marek widział, że jej odpowiedź była wyuczona, jakby przygotowana na taką ewentualność. Z każdą kolejną godziną Marek czuł, że zaczyna tracić kontrolę nad sytuacją. Postanowił, że musi zasięgnąć rady specjalisty. Spotkał się z prywatnym detektywem, człowiekiem o surowym wyrazie twarzy i zmęczonym spojrzeniu, który wysłuchał go bez wyrazu. Jeśli podejrzewasz, że coś jest na rzeczy, mogę to sprawdzić, powiedział, podając wizytówkę. Detektyw obiecał mu dyskrecję i konkretne dowody, jeśli takie się pojawią. Marek wiedział, że to może być jego jedyna szansa, by odkryć prawdę. Przez kilka dni żył w zawieszeniu. Detektyw kontaktował się z nim rzadko, ale zawsze informował o postępach. Śledzę ją, ale jak na razie nic podejrzanego. Ostatnio widziałem ją w kawiarni z kobietą, nic podejrzanego, ale dam znać, jeśli będzie coś więcej. Marek czuł się rozdarty, z jednej strony chciał, żeby to wszystko było tylko złudzeniem, ale z drugiej pragnął ostatecznych dowodów, żeby skończyć z niepewnością. Kilka dni później detektyw zadzwonił z ważną informacją. Proszę pana, znalazłem coś. Pańska żona umawia się na spotkanie w hotelu pod miastem. Sprawdziłem rezerwację, dwa nazwiska, w tym jedno, które pewnie panu nic nie mówi, Dawid. Zarezerwowali wspólnie pokój na weekend. Marek poczuł, jakby ktoś uderzył go w brzuch. Dawid, to imię w końcu pojawiło się w jego myślach. Dawid był byłym chłopakiem Zosi z czasów studiów, tym, z którym kiedyś planowała swoją przyszłość, zanim ich drogi się rozeszły. Marek nigdy nie obawiał się tego rozdziału z przeszłości Zosi, uznając, że to już zamknięta sprawa. A teraz miał przed sobą dowody, że historia mogła się powtarzać. Co chce pan zrobić z tą informacją? Zapytał detektyw. Marek przez chwilę milczał, próbując zebrać myśli. Nie wiedział, co odpowiedzieć. W jego głowie rodził się jednak plan, a jego gniew i poczucie zdrady zaczęły kształtować konkretny pomysł na to, co zamierzał zrobić. Proszę jeszcze ją śledzić, ale nie informować mnie o każdym kroku, powiedział Marek chłodnym tonem. Chcę wiedzieć, kiedy znowu się spotkają. Detektyw zgodził się bez wahania, a Marek zakończył rozmowę, czując, jak w jego wnętrzu rośnie chłodna determinacja. Tej nocy Marek długo nie spał. Leżał obok Zosi, która spokojnie oddychała, pogrążona we śnie, i zastanawiał się, jak mogła tak długo ukrywać przed nim swoje podwójne życie. W jego myślach powoli kiełkował plan zemsty. Wiedział, że musi być precyzyjny, żeby wszystko poszło zgodnie z jego zamierzeniami. A potem, kiedy Zosia popełni kolejny błąd i spotka się z Dawidem, Marek będzie gotów, by zakończyć tę farsę raz na zawsze. Marek poczuł, jak z każdym dniem jego determinacja rosła. Myśli o zdradzie Zosi zżerały go od środka, ale zamiast pozwolić, by gniew przejął nad nim kontrolę, postanowił działać metodycznie. Czas, który wcześniej spędzał na zastanawianiu się, gdzie popełnił błąd w ich związku, teraz przeznaczał na planowanie każdego kroku. Wiedział, że musi być ostrożny, by Zosia nie nabrała żadnych podejrzeń. Kolejne dni były dla niego próbą siły woli. Zosia wciąż wychodziła z domu pod pretekstem spotkań służbowych, a Marek udawał, że wierzy w jej wymówki. Każde takie wyjście wywoływało w nim falę gniewu, którą tłumił w sobie, uśmiechając się przy pożegnaniu. W jego myślach klarował się coraz dokładniejszy plan, wiedział, że kiedy nadejdzie odpowiedni moment, musi uderzyć precyzyjnie i bezwzględnie. Niedługo później detektyw ponownie skontaktował się z Markiem. Panie Marku, mam dla pana informację. Pańska żona spotka się z Dawidem za tydzień, w sobotę. Rezerwacja w tym samym hotelu, co poprzednio. Tym razem zabawią tam cały weekend, powiedział, a w głosie detektywa słychać było powściągliwość, jakby zdawał sobie sprawę, jak trudne mogą być te informacje dla jego klienta. Marek podziękował detektywowi i zakończył rozmowę. Przez długi czas wpatrywał się w ekran telefonu, czując, jak jego serce bije szybciej. Wiedział, że to jego szansa. W jego głowie rodził się plan, który miał być nie tylko odpowiedzą na zdradę Zosi, ale również nauczką, której nigdy nie zapomni.
Kilka dni przed planowanym spotkaniem Zosia oznajmiła, że wyjeżdża na kolejną konferencję. Marek uśmiechnął się, starając się ukryć gorycz, która go dławiła. Jasne, kochanie, bądź ostrożna i daj znać, kiedy dotrzesz, odpowiedział, a w jego głosie zabrzmiała troska, która nie zdradzała jego prawdziwych intencji. Gdy Zosia wyszła z domu z walizką, Marek zaczął działać. Najpierw pojechał do banku i założył osobne konto, na które przelał większość ich oszczędności. Wiedział, że musi zabezpieczyć się finansowo, zanim rozpocznie swój plan. Następnie spotkał się z prawnikiem, który wyjaśnił mu możliwe scenariusze związane z rozwodem. Proszę zebrać dowody, jeśli planuje pan rozwód z powodu zdrady. To pomoże w negocjacjach, szczególnie jeśli chce pan walczyć o podział majątku, poradził mu prawnik. Marek poczuł, że wszystkie elementy układanki zaczynają się składać w całość. Był gotów na to, co miało się wydarzyć. W sobotę rano, kiedy wiedział, że Zosia i Dawid są już w hotelu, Marek postanowił zrobić coś, co miało zaskoczyć ich oboje. Wyjechał pod hotel, ale nie po to, by konfrontować się z nimi osobiście. Miał inny plan. Skontaktował się z jednym ze znajomych fotografów, któremu ufał, i poprosił go o dyskretną przysługę. Marek stał w cieniu, gdy jego znajomy, wyposażony w aparat, robił zdjęcia Zosi i Dawida w holu hotelowym. Zdjęcia, na których Zosia obejmowała Dawida, wchodząc z nim do windy, miały być niepodważalnym dowodem zdrady. Po wszystkim, gdy fotograf przekazał mu zdjęcia, Marek poczuł chłodne zadowolenie. Wiedział, że teraz ma wszystko, czego potrzebuje, by zrealizować swoją zemstę. Wrócił do domu i usiadł przy biurku, przeglądając zdjęcia, które zamierzał wykorzystać w najbliższej przyszłości. W jego głowie kłębiły się myśli o tym, jak Zosia zareaguje, gdy jej tajemnica wyjdzie na jaw. Gdy wieczorem Zosia zadzwoniła, udając zmęczoną po długim dniu konferencyjnych spotkań, Marek słuchał jej opowieści, a w jego głosie nie zabrakło zrozumienia i zainteresowania. Brzmisz, jakby to był naprawdę wyczerpujący dzień, kochanie. Mam nadzieję, że jutro znajdziesz trochę czasu na odpoczynek, powiedział, starając się nie zdradzić swojego chłodnego gniewu. Zosia odpowiedziała mu lekkim śmiechem, który w normalnych okolicznościach byłby dla niego kojący, ale teraz brzmiał jak fałsz, który tylko potęgował jego determinację. Marek wiedział, że następny dzień będzie kluczowy. To wtedy postanowił, że zakończy tę grę pozorów. Jeszcze tej nocy wysłał wiadomość do prawnika, prosząc o przygotowanie dokumentów rozwodowych. Jutro dostarczę resztę dowodów. Chcę, żeby wszystko było gotowe, gdy wróci, napisał, czując, jak jego serce zaczyna bić spokojniej. Noc minęła mu na rozmyślaniach o tym, jak ich życie mogło się potoczyć inaczej, gdyby Zosia była szczera od samego początku. Ale teraz nie było już miejsca na żal. Marek wiedział, że ich związek zakończył się w momencie, gdy Zosia postanowiła ukryć przed nim swoje spotkania z Dawidem. A on nie zamierzał być tym, który wybaczy zdradę. Teraz to on miał kontrolę nad sytuacją, a jego plan zbliżał się do realizacji. Kiedy następnego ranka Zosia wróciła do domu, Marek już czekał na nią, gotowy na konfrontację, którą zaplanował z zimną precyzją. Kiedy Zosia wróciła do domu w niedzielę rano, Marek czekał na nią w salonie. Siedział na fotelu, przeglądając dokumenty rozwodowe, które prawnik przygotował zgodnie z jego instrukcjami. Na stoliku obok niego leżała koperta, w której znajdowały się zdjęcia ze spotkania Zosi z Dawidem w hotelu. Słyszał, jak Zosia wchodzi do mieszkania, zdejmując buty i odkładając walizkę przy drzwiach. Jej lekki śpiew, którym witała ich mieszkanie, tylko wzmocnił chłód w jego sercu. Zosia weszła do salonu z uśmiechem, ale widząc wyraz twarzy Marka, jej entuzjazm wyparował. Cześć, kochanie, wszystko w porządku? Zapytała, próbując zachować lekkość w głosie, ale coś w jego spojrzeniu sprawiło, że jej głos lekko zadrżał. Marek odłożył dokumenty na stolik i wskazał na miejsce na kanapie, naprzeciwko siebie. Usiądź, Zosia. Musimy porozmawiać, powiedział, starając się utrzymać zimną krew, choć w środku buzował od emocji. Zosia, zdezorientowana, usiadła na krawędzi kanapy, bawiąc się nerwowo bransoletką na nadgarstku. Czy jest coś, o czym chciałabyś mi powiedzieć? Marek zaczął, wpatrując się w nią, a jego głos brzmiał nienaturalnie spokojnie. Zosia unikała jego spojrzenia, spoglądając na swoje dłonie, jakby nagle stały się bardzo interesujące. Nie wiem, o co ci chodzi.
Wszystko jest w porządku, naprawdę, odpowiedziała, próbując się uśmiechnąć, ale Marek widział, że coś w jej głosie zaczyna się łamać. Bez słowa wyciągnął kopertę i wyjął z niej zdjęcia, kładąc je przed nią na stoliku. Zosia zamarła, widząc dowody swojej zdrady zdjęcia, na których obejmowała Dawida w holu hotelowym, jak wchodzą razem do windy. W jej oczach pojawiło się przerażenie, a twarz momentalnie zbladła. To, co widzisz, to zdjęcia z twojego wyjazdu służbowego. A teraz, Zosia, spróbuj jeszcze raz. Czy jest coś, o czym chciałabyś mi powiedzieć? Zapytał Marek, a jego głos nabrał ostrego tonu. Zosia patrzyła na zdjęcia, jakby nie wierząc w to, co widzi, a jej ręce zaczęły się trząść. Łzy napłynęły jej do oczu, ale Marek wiedział, że nie jest to czas na współczucie. Marek, to nie tak. To wszystko. To był błąd, Ja chciałam ci powiedzieć, ale nie wiedziałam, jak, zaczęła bełkotać, ale Marek przerwał jej ostro, podnosząc głos. Nie wiedziałaś jak. Zosia, miałaś szansę mówić prawdę. Zamiast tego wybrałaś kłamstwa i oszustwa. Spotykałaś się z Dawidem za moimi plecami, podczas gdy udawałaś, że to ja jestem paranoikiem. Wiesz, co jest najgorsze? Nie sam fakt, że mnie zdradziłaś, ale że uważałaś mnie za takiego głupca, że nigdy się o tym nie dowiem. Marek poczuł, jak emocje zaczynają brać nad nim górę, a jego głos stawał się coraz bardziej napięty. Zosia zaczęła płakać, próbując się tłumaczyć, że to wszystko był jednorazowy błąd, że chciała zerwać kontakt z Dawidem, ale sprawy wymknęły się spod kontroli. Marek, proszę, wysłuchaj mnie. To nie jest tak, jak myślisz, ja cię kocham. Mówiła, próbując złapać go za rękę, ale Marek odsunął się gwałtownie, jakby dotknięcie jej mogło go oparzyć. Kochasz mnie? Miłość nie polega na zdradzie, Zosia. To, co zrobiłaś, przekreśliło nasz związek, powiedział zimnym tonem, patrząc na nią z wyrazem rozczarowania i gniewu w oczach. Potem wziął dokumenty rozwodowe i położył je przed nią na stoliku. Masz 2 tygodnie na wyprowadzkę. Złożę wniosek o rozwód z winy twojej zdrady. Nie chcę cię więcej widzieć w tym domu, dodał, a jego głos drżał od emocji, które ledwo utrzymywał w ryzach. Zosia zaczęła protestować, próbując przekonać go, żeby dał jej jeszcze jedną szansę, żeby wysłuchał jej wyjaśnień, ale Marek był nieugięty. Nie chcę słuchać twoich wyjaśnień. Miałaś czas na szczerość i zdecydowałaś się na kłamstwa. Teraz musisz ponieść konsekwencje, odpowiedział, odwracając się od niej. Zosia upadła na kolana przed nim, błagając o przebaczenie, ale Marek nie mógł patrzeć na jej łzy bez uczucia głębokiego chłodu. To, co kiedyś było miłością, teraz było tylko cieniem przeszłości, którym nie chciał już dłużej żyć. Bez słowa odwrócił się i wyszedł z salonu, zostawiając ją samą z dokumentami i zdjęciami, które stały się dowodem jej zdrady. Wszedł do sypialni, zatrzasnął drzwi i poczuł, jak jego nogi zaczynają się trząść. Oparł się o ścianę, starając się złapać oddech, a jego umysł był jak wir emocji, gniew, żal, rozczarowanie. Ale jednocześnie czuł ulgę, że w końcu to wszystko się skończyło, że nie musi już żyć w kłamstwie. Zosia siedziała w salonie, wpatrując się w dokumenty rozwodowe i zdjęcia, które przekreśliły jej dotychczasowe życie. Wiedziała, że straciła wszystko, zaufanie Marka, ich wspólne plany na przyszłość i dom, który kiedyś budowali razem. Jej płacz wypełniał ciszę w pustym domu, a Marek czuł, że ich rozdział jest już zamknięty. Następnego dnia po konfrontacji dom był pogrążony w ciężkiej, niemal namacalnej ciszy. Zosia od rana zamknęła się w sypialni, a Marek przemieszczał się po mieszkaniu mechanicznie, jakby próbował odnaleźć w codziennych czynnościach chociaż odrobinę normalności. Nie zamienił z nią ani jednego słowa, ignorując jej próby nawiązania rozmowy. Wiedział, że jego decyzja była nieodwołalna. Wspomnienia ich wspólnych chwil z czasów, kiedy byli jeszcze szczęśliwi, wracały do niego jak ciosy, ale Marek starał się nie myśleć o przeszłości. Zamiast tego koncentrował się na tym, co miało nadejść: rozwód, wyprowadzka Zosi i koniec ich wspólnego życia. Po południu, kiedy Zosia w końcu wyszła z sypialni, wyglądała na wykończoną. Oczy miała opuchnięte od płaczu, a jej twarz była blada i napięta. Usiadła przy stole w kuchni, naprzeciwko Marka, który pił kawę, starając się wyglądać, jakby nie zauważał jej obecności. Marek, możemy porozmawiać? Proszę, tylko wysłuchaj mnie, zaczęła cicho, ale w jej głosie była desperacja. Marek spojrzał na nią, w jego oczach nie było już czułości,
a jedynie chłodne zdeterminowanie. Nie mamy o czym rozmawiać, Zosia. Wiesz, co zrobiłaś i wiesz, co to oznacza. Masz czas do końca tygodnia, żeby się wyprowadzić, odpowiedział stanowczo, nie odrywając wzroku od kubka z kawą. Zosia chwyciła za jego dłoń, ale Marek natychmiast ją odsunął, jakby dotyk Zosi przypominał mu o całym bólu i zdradzie, jakie mu wyrządziła. Proszę, daj mi chociaż szansę na wytłumaczenie się. Ja naprawdę nie chciałam, żeby to tak się skończyło. Dawid nic dla mnie nie znaczył, to było tylko chwilowe, próbowała przekonywać, ale jej słowa odbijały się od zimnej bariery, którą Marek wzniósł wokół siebie. Zosia, dość tych kłamstw. Chciałaś, żebym uwierzył, że to była tylko chwila słabości. Więc czemu spotykałaś się z nim tyle razy, rezerwowałaś hotele? Gdyby nie to, pewnie dalej bym ci wierzył i dalej robił z siebie idiotę. Ale już po wszystkim. Nie chcę cię słuchać, nie chcę cię widzieć. To koniec, zrozum to, powiedział Marek, a w jego głosie słychać było złość, ale i coś, co mogło przypominać żal, jakby gdzieś głęboko wciąż nie mógł uwierzyć, że ich miłość skończyła się w taki sposób. Zosia wpatrywała się w niego, próbując zrozumieć, co właściwie poszło nie tak, jak znalazła się w tym miejscu. Przez chwilę w jej oczach pojawił się gniew, który szybko przekształcił się w rozpacz. A co z nami, Marek? Co z naszymi planami, z tym, co mieliśmy razem? Naprawdę wszystko przekreślisz. Jej głos łamał się, ale Marek wiedział, że nie może sobie pozwolić na współczucie. Nasze plany przestały mieć znaczenie w momencie, gdy zaczęłaś mnie okłamywać. To ty przekreśliłaś wszystko, Zosia, nie ja. Teraz musisz ponieść konsekwencje swoich decyzji, odparł zimno, a jego słowa były jak ostry nóż, tnący ostatnie więzi, które mogły ich jeszcze łączyć. Zosia wybiegła z kuchni, wracając do sypialni, gdzie zamknęła się na klucz. Marek usłyszał jej tłumiony płacz zza drzwi, ale nie ruszył się z miejsca. Wiedział, że to nie jego rola, by ją pocieszać, by łagodzić ból, który sama na siebie sprowadziła. W jego sercu panował chłód, jakiego nigdy wcześniej nie czuł. W kolejnych dniach Zosia próbowała wielokrotnie nawiązać rozmowę, apelując do wspomnień i ich wspólnej historii, ale Marek pozostawał nieugięty. Każde jej słowo przypominało mu o jej zdradzie i o tym, jak mało dla niej znaczył. W środę wieczorem, kiedy siedzieli w ciszy przy kolacji, Marek wyciągnął kolejną kopertę i podał ją Zosi. To lista rzeczy, które powinno ci się udać zabrać przed wyprowadzką. Spisałem je, żeby uniknąć nieporozumień. Reszta zostaje tutaj, powiedział, a jego głos był lodowaty. Zosia wzięła kopertę, ale nie otworzyła jej, patrząc na niego z oczami pełnymi łez. To naprawdę jest koniec? Zapytała cicho, ale Marek tylko kiwnął głową. Tak, Zosia. To koniec, potwierdził, kończąc ich ostatnią rozmowę o przyszłości, która nigdy się nie spełni. Gdy zbliżał się koniec tygodnia, Marek przygotowywał się do ostatniego etapu swojego planu. Wiedział, że jeśli chce zamknąć ten rozdział swojego życia raz na zawsze, musi postawić wszystko na jedną kartę. Zosia była coraz bardziej zrezygnowana, jakby powoli docierało do niej, że Marek nie zamierza zmienić zdania. Przez kilka dni milczała, snując się po domu jak cień, pakując swoje rzeczy. Marek obserwował to z dystansem, ale w głębi duszy wiedział, że to tylko cisza przed burzą. W piątek wieczorem, dzień przed terminem, który dał Zosi na wyprowadzkę, Marek postanowił wykonać swój ostatni ruch. Znał już wystarczająco dobrze jej zachowania, żeby wiedzieć, że będzie próbowała przekonać go do zmiany decyzji do ostatniej chwili. Ale tym razem to on zamierzał przejąć inicjatywę. Wyszedł z domu, mówiąc, że ma spotkanie służbowe, ale zamiast tego udał się do hotelu, w którym Zosia i Dawid spotykali się wcześniej. Zarezerwował pokój na swoje nazwisko i poprosił o numer Dawida, powołując się na ich wspólne rezerwacje. Marek wysłał do Dawida wiadomość z telefonu na recepcji hotelu, udając, że jest Zosią. Musimy się spotkać, Marek się domyśla, chce to wyjaśnić. Czekam w naszym hotelu, napisał, a serce biło mu szybciej, kiedy myślał o tym, jaką reakcję to wywoła. Wiedział, że Dawid nie będzie mógł się oprzeć takiej wiadomości. Znał go na tyle dobrze z opowieści Zosi, żeby wiedzieć, że Dawid będzie chciał spotkać się z nią, choćby tylko po to, żeby zamknąć sprawę i upewnić się, że Marek nie stanie im na drodze. Kiedy wiadomość została wysłana, Marek wrócił do domu, a w jego oczach błyszczała determinacja. Zosia była w sypialni, pakując swoje ostatnie rzeczy do walizek.
Gdy wszedł, spojrzała na niego zaskoczona, jakby nie spodziewała się, że wrócił tak szybko. Zosia, chodź ze mną. Musimy gdzieś pojechać, powiedział bez emocji. Zosia spojrzała na niego podejrzliwie, niepewna, co Marek mógł mieć na myśli. Dokąd? Zapytała, ale Marek tylko odparł, po prostu zaufaj mi ten jeden ostatni raz. Choć nie była pewna, co Marek planuje, postanowiła pójść za nim. Po chwili oboje wsiedli do samochodu, a Marek ruszył w stronę hotelu. W samochodzie panowała niecisza. Zosia spoglądała na Marka, próbując wyczytać coś z jego twarzy, ale widziała tylko kamienną maskę. W końcu, kiedy byli już blisko celu, zapytała z niepokojem, gdzie jedziemy? Co chcesz mi pokazać? Zobaczysz na miejscu. Powiedzmy, że to moje pożegnanie z tobą, odparł tajemniczo, a w jego głosie zabrzmiała nuta, która sprawiła, że Zosia poczuła niepokój. Kiedy dojechali do hotelu, Marek zaparkował samochód i wysiadł, otwierając drzwi dla Zosi. Była zdezorientowana, nie wiedziała, czego się spodziewać. Co tu robimy? To hotel, zaczęła, ale Marek przerwał jej, gestem wskazując na drzwi wejściowe. Chodź, musisz coś zobaczyć. Zosia, choć z wahaniem, poszła za nim. Marek poprowadził ją przez korytarze hotelu, aż w końcu zatrzymali się przed jednym z pokoi. Zosia patrzyła na niego z rosnącym niepokojem, ale Marek nie powiedział ani słowa. Zamiast tego otworzył drzwi kluczem, który dostał od recepcji. W środku czekała na nich niespodzianka Dawid, siedzący na fotelu, z telefonem w dłoni, jakby właśnie miał wysłać kolejną wiadomość. Gdy zobaczył Zosię i Marka w drzwiach, jego wyraz twarzy zmienił się natychmiast na pełen zaskoczenia. Co wy tu robicie? Zapytał, wstając gwałtownie. Marek spojrzał na Zosię, a potem na Dawida i na jego twarzy pojawił się wyraz zimnej satysfakcji. Witaj, Dawidzie. Wiesz, Zosia opowiadała mi wiele o tobie. A ja chciałem zobaczyć, jak to wszystko wygląda na żywo, powiedział Marek, a jego głos był lodowaty. Myślałeś, że będziecie mogli nadal się spotykać za moimi plecami? Że nigdy się o tym nie dowiem? Dodał, patrząc to na Zosię, to na Dawida, a w jego oczach widać było triumf. Zosia wpatrywała się w Marka z przerażeniem. Marek, proszę, ja nie wiedziałam, że to nie miało tak być, zaczęła, próbując się wytłumaczyć, ale Marek jej przerwał, podnosząc rękę. Nie musisz się tłumaczyć. Teraz to bez znaczenia. Chciałem, żebyś zobaczyła, jak łatwo było mi odkryć twoje kłamstwa i żebyś zrozumiała, że od tej chwili nie ma już dla nas żadnej przyszłości, powiedział, a w jego głosie była ostateczność, która nie pozostawiała miejsca na żadne dyskusje. Dawid, widząc, że sytuacja wymyka się spod kontroli, próbował wtrącić się do rozmowy. Słuchaj, Marek, to naprawdę nie tak. My tylko, to było bardziej skomplikowane, mówił, ale Marek nie pozwolił mu skończyć. Nie obchodzi mnie, co było między wami. Jesteś tu tylko po to, żebyś mógł zobaczyć, jak kończy się ta farsa, odparł, patrząc na Dawida z pogardą. Marek sięgnął do kieszeni i wyjął z niej kopertę ze zdjęciami, które zrobił jego znajomy fotograf. Rzucił je na stół między Zosią a Dawidem. To są dowody twojej konferencji, Zosia. Mam je wszystkie i już czekają u mojego prawnika. Więc kiedy wrócimy do domu, masz 2 godziny na zabranie swoich rzeczy i opuszczenie mojego mieszkania. To już nie jest twój dom. Rozumiesz? Jego słowa były jak ostrze, tnące wszystkie resztki ich wspólnego życia. Zosia, widząc te zdjęcia, wiedziała, że przegrała. Jej spojrzenie spotkało się z przerażonym wzrokiem Dawida, ale on odwrócił wzrok, wycofując się w głąb pokoju. Marek zaś odwrócił się i bez słowa wyszedł z pokoju, zostawiając Zosię i Dawida samych, z ich winą i niespełnionymi nadziejami. Marek wrócił do domu samotnie, zostawiając Zosię i Dawida w hotelowym pokoju, który stał się świadkiem ich kłamstw i zdrad. Wjeżdżając windą na swoje piętro, poczuł, jak jego serce bije wolniej, jakby z każdym piętrem opuszczało go napięcie, które nosił w sobie przez ostatnie tygodnie. Wiedział, że to, co zrobił, było okrutne, ale czuł, że było to jedyne wyjście, by postawić granice i odzyskać kontrolę nad własnym życiem. Gdy przekroczył próg mieszkania, poczuł chłód panujący w pustych ścianach. Cisza, która wcześniej była dla niego uciążliwa, teraz stała się wyzwalająca. Marek wiedział, że Zosia pojawi się wkrótce, by zabrać swoje rzeczy, więc usiadł przy stole, czekając na jej przyjście. Postanowił, że będzie obserwować każdy jej ruch,
by upewnić się, że nie spróbuje z nim rozmawiać ani przekonać do zmiany decyzji. Nie minęło więcej niż pół godziny, gdy drzwi otworzyły się ponownie i Zosia weszła do mieszkania. Miała na sobie płaszcz, który wyglądał na zmięty, a oczy były zaczerwienione od płaczu. W ręce trzymała torbę podróżną, do której zaczęła pakować resztę swoich rzeczy. Marek siedział przy stole, obserwując ją, ale nie odzywał się. Jego twarz była kamienna, jakby nie zamierzał dać się poruszyć jej łzami i żalem. Marek, proszę. Musisz mi pozwolić się wytłumaczyć, zaczęła Zosia, kładąc torbę na podłodze. Jej głos był zdławiony, a ręce drżały. To wszystko, ja naprawdę cię kochałam, ale po prostu nie wiedziałam, jak poradzić sobie z tym wszystkim. Dawid, to nie było dla mnie ważne, ja chciałam wrócić, naprawić wszystko, próbowała tłumaczyć, ale jej słowa odbijały się od muru, który Marek zbudował wokół siebie. Zosia, już ci mówiłem, że nie ma o czym rozmawiać. Zdradziłaś mnie, okłamałaś i teraz ponosisz tego konsekwencje. Nie próbuj mnie przekonywać, że to miało jakieś znaczenie. Nie chcę słuchać twoich tłumaczeń ani żalów, odpowiedział Marek, jego głos pozostał zimny i bezlitosny. Zosia upadła na kolana, chwyciła się za głowę i zaczęła płakać głośno, jakby cała ta sytuacja dopiero do niej dotarła. Marek, błagam cię, nie wyrzucaj mnie, ja naprawdę żałuję, przysięgam, że już nigdy więcej. Proszę, daj mi jeszcze jedną szansę, ukała, ale Marek nie ruszył się z miejsca. Zosia, miałem nadzieję, że przynajmniej na koniec będziesz miała odrobinę godności. Ale widzę, że nawet to jest dla ciebie zbyt wiele, powiedział z gorzkim uśmiechem, który pojawił się na chwilę na jego twarzy. Wstał z krzesła i podszedł do drzwi, otwierając je na oścież. Masz godzinę, żeby wynieść się z mojego mieszkania. A potem zamknę te drzwi na zawsze, dodał, patrząc na nią z wyrazem, który mówił wszystko, że jego decyzja była ostateczna i nieodwołalna. Zosia podniosła się z podłogi, drżąc na całym ciele. Wiedziała, że nie ma już szansy na odwrócenie losu. Zaczęła pakować resztę swoich rzeczy w milczeniu, a jej łzy kapały na podłogę, zostawiając małe, ciemne plamy na drewnianych deskach. Marek stał w drzwiach, patrząc na nią bez cienia współczucia, jakby była tylko obcą osobą, którą kiedyś znał. Kiedy minęła godzina, Zosia miała już wszystkie swoje rzeczy spakowane. Z walizkami i torbami stanęła przy drzwiach, ostatni raz spoglądając na Marka. Marek, naprawdę mi przykro. Wiem, że to nic nie zmienia, ale chciałam, żebyś wiedział, że żałuję. Nigdy nie chciałam, żeby to tak się skończyło, powiedziała cicho, a jej głos drżał. Marek spojrzał na nią z wyrazem chłodnej obojętności. W takim razie powinno ci być łatwiej się stąd wynieść. Żegnaj, Zosia odpowiedział, po czym odwrócił się od niej i wszedł z powrotem do mieszkania, zamykając drzwi, zanim zdążyła cokolwiek odpowiedzieć. Gdy usłyszał dźwięk jej kroków oddalających się na klatce schodowej, poczuł, jak napięcie, które towarzyszyło mu przez ostatnie tygodnie, powoli opuszcza jego ciało. Oparł się o drzwi, zamykając oczy i starając się uspokoić oddech. Wiedział, że to, co zrobił, było nieodwracalne, ale jednocześnie czuł, że było konieczne, żeby odzyskać kontrolę nad własnym życiem. Nie czuł ulgi, ale czuł, że przynajmniej odzyskał swoją godność. Marek usiadł przy stole, gdzie leżały zdjęcia i dokumenty rozwodowe, teraz już bez znaczenia. Był sam w pustym mieszkaniu, ale po raz pierwszy od długiego czasu poczuł, że ta samotność nie jest jego wrogiem. Zosia odeszła, a wraz z nią zniknęły kłamstwa i oszustwa, które zrujnowały ich związek. Wziął głęboki oddech i spojrzał na zegar na ścianie. Czas płynął, a przed nim rozpościerała się nowa, nieznana przyszłość. Nie wiedział jeszcze, co go czeka, ale wiedział, że to on będzie teraz decydować o swoim losie. Wstał od stołu i podszedł do okna, patrząc na miasto rozciągające się przed nim. W jego sercu było miejsce na ból, ale także na nadzieję, że życie może zacząć się na nowo. Po wyprowadzce Zosi Marek przez kilka dni czuł się, jakby mieszkanie, które kiedyś tętniło życiem, stało się pustym, pozbawionym duszy miejscem. Każdy kąt przypominał mu o wspólnych chwilach, które teraz wydawały się jedynie iluzją, cieniem tego, co kiedyś uważał za miłość i zaufanie. Próbował wypełniać czas różnymi zajęciami, remontem mieszkania, przestawianiem mebli, nawet zaczął chodzić na długie spacery, byle tylko nie musieć myśleć o tym, co wydarzyło się w ostatnich tygodniach. Jego codzienność zmieniła się diametralnie.
W pracy starał się skupić na obowiązkach, unikając pytań ze strony kolegów, którzy zauważyli, że coś jest nie tak. Marek nie zamierzał nikomu opowiadać o szczegółach swojego rozwodu. Wszelkie próby podjęcia tematu przez znajomych zbywał zdawkowym uśmiechem i wymijającymi odpowiedziami. Wiedział, że dopiero kiedy sam się z tym pogodzi, będzie mógł wrócić do życia towarzyskiego. Wieczory były najtrudniejsze. Zosia zabrała większość swoich rzeczy, ale zostawiła kilka drobiazgów książki na półce, zdjęcie w ramce, które Marek znalazł w szufladzie podczas sprzątania. Chwycił ramkę i spojrzał na wspólne zdjęcie z wakacji sprzed kilku lat, gdy oboje uśmiechali się szeroko, pozując na tle górskiego krajobrazu. Na chwilę poczuł uścisk w sercu, przypominając sobie, jak szczęśliwi wtedy byli. Ale potem przypomniał sobie tamte zdjęcia z hotelu i słowa, które usłyszał od Zosi podczas ostatnich rozmów i jego wyraz twarzy stwardniał. Bez wahania wyrzucił zdjęcie do kosza. Jednak pomimo tych prób uporządkowania życia na nowo, Marek nie mógł pozbyć się wrażenia, że ciągle żyje w cieniu przeszłości. Każda rozmowa o przyszłości z rodziną i przyjaciółmi wydawała się dotyczyć spraw, które były dla niego odległe i mało istotne. Jego myśli wracały do momentów, kiedy odkrywał zdradę, do złości, jaką odczuwał, i do satysfakcji z zemsty, która teraz zaczynała blaknąć. Jednego wieczoru, gdy siedział przy kuchennym stole, popijając whisky, jego telefon zadzwonił. Na ekranie wyświetliło się nieznane mu wcześniej numer, ale coś kazało mu odebrać. Halo? Odezwał się, próbując ukryć zmęczenie w głosie. Cześć, Marek, to ja, Zosia usłyszał w odpowiedzi, a jego serce na chwilę zamarło. Odkąd opuściła mieszkanie, nie kontaktowali się w ogóle. Słysząc jej głos, poczuł, jak gniew, który zdążył już stłumić, wraca z pełną siłą. Czego chcesz, Zosia? Myślałem, że nie mamy już o czym rozmawiać, odparł ostro, starając się zachować dystans. Zosia milczała przez chwilę, jakby próbowała zebrać odwagę, by powiedzieć to, co miała na myśli. Wiem, że nie zasługuję na to, żebyś mnie wysłuchał. Ale ja chciałam cię przeprosić. Naprawdę, Marek, żałuję wszystkiego, co się wydarzyło. Wiem, że zniszczyłam to, co mieliśmy, i nie proszę cię o drugą szansę. Po prostu chciałam, żebyś wiedział, że zdaję sobie sprawę, jak bardzo cię zraniłam. Jej głos brzmiał szczerze, jakby rzeczywiście zależało jej na tym, by Marek usłyszał jej żal. Marek wziął głęboki oddech, patrząc na ciemność za oknem. Przez chwilę zastanawiał się, co powinien odpowiedzieć. Zosia, to już nie ma znaczenia. Ty podjęłaś swoje decyzje, ja swoje. Życie toczy się dalej, dla mnie i dla ciebie. Przeprosiny niczego nie zmienią, powiedział, starając się, by jego głos nie zdradzał zbyt wiele emocji. Masz rację, Marek. Ale mimo wszystko chciałam ci życzyć, żebyś znalazł w końcu szczęście, takie prawdziwe, bez oszustw i kłamstw. Wiem, że nie mogę być częścią twojego życia, ale nie chcę, żebyś mnie nienawidził. Ja naprawdę cię kochałam, tylko popełniłam wielki błąd, Zosia dodała, a w jej głosie słychać było łzy. Marek zamknął oczy, starając się nie myśleć o wspomnieniach, które jej słowa przywoływały. Nie nienawidzę cię, Zosia. Ale nie potrafię też zapomnieć. Życzę ci, żebyś sobie jakoś ułożyła życie. Ale proszę, nie dzwoń więcej, zakończył, czując, że to jedyny sposób, by zamknąć tę rozmowę. Zosia przez chwilę milczała, a potem westchnęła. Dobrze, Marek. Dziękuję za to, że mnie wysłuchałeś. Żegnaj, powiedziała, a Marek usłyszał kliknięcie, gdy połączenie zostało przerwane. Położył telefon na stole, czując ciężar tej rozmowy. Wiedział, że to było ostatnie pożegnanie, ostatni ślad przeszłości, który musiał zamknąć, żeby pójść naprzód. Choć jego serce nadal było obciążone bólem, poczuł, że teraz ma szansę, by naprawdę zacząć nowe życie. Powoli opróżnił szklankę z whisky i spojrzał na pustą przestrzeń mieszkania. Przyszłość była niepewna, ale po raz pierwszy od dawna Marek poczuł, że ma kontrolę nad tym, co się z nią stanie. Mijały tygodnie, a życie Marka powoli wracało do normy, choć nie było to łatwe. Każdego dnia, wstając rano, odczuwał dziwną pustkę, która towarzyszyła mu, gdy przechodził przez puste mieszkanie. Widok pustego miejsca na półce, gdzie kiedyś stały książki Zosi, przypominał mu o przeszłości, którą próbował zostawić za sobą. Jednak wiedział, że musi iść dalej, że nie może pozwolić, by przeszłość zatrzymała go w miejscu. Jedną z rzeczy, które Marek postanowił zrobić, było zaangażowanie się w nowe hobby.
Zaczął chodzić na siłownię, nie tylko po to, by zająć swój czas, ale także, żeby wyładować gniew i frustrację, które wciąż czasem się w nim tliły. Na siłowni mógł skupić się na czymś fizycznym, czymś, co wymagało wysiłku, ale jednocześnie oczyszczało jego umysł. Z każdym kolejnym treningiem czuł, jak jego ciało i umysł nabierają siły, a myśli o Zosi i Dawidzie powoli stają się mniej bolesne. Po siłowni Marek często siadał w kawiarni nieopodal, gdzie próbował powrócić do jednej z rzeczy, które kiedyś sprawiały mu radość do pisania. Wcześniej, zanim jego życie stało się polem walki, Marek lubił spisywać swoje przemyślenia, tworzyć opowieści, które były dla niego ucieczką od codzienności. Teraz, siedząc przy stoliku z laptopem, próbował odnaleźć tę pasję na nowo. Pewnego popołudnia, gdy pisał w ciszy, usłyszał głos, który wyrwał go z zamyślenia. Przepraszam, czy to miejsce jest wolne? Zapytała nieznajoma kobieta, wskazując na krzesło naprzeciwko niego. Marek spojrzał na nią, zaskoczony, że ktoś przerwał jego samotność. Uśmiechnął się lekko i skinął głową. Oczywiście, proszę bardzo, odpowiedział, starając się być uprzejmy, choć wciąż nie był pewien, czy jest gotów na nowe znajomości. Kobieta usiadła i zaczęła przeglądać książkę, którą miała ze sobą. Marek wrócił do swojego pisania, ale zauważył, że co jakiś czas zerka na niego z ciekawością. Po kilku minutach to ona przełamała ciszę. Często tu przychodzisz? Widziałam cię tu już kilka razy, jak pisałeś, powiedziała, a w jej głosie zabrzmiała nuta zainteresowania. Marek spojrzał na nią, zastanawiając się, czy warto rozpocząć tę rozmowę, ale po chwili zdecydował, że nie ma nic do stracenia. Tak, bywam tu od jakiegoś czasu. Staram się wrócić do pisania, to taki sposób na uporządkowanie myśli, wyjaśnił, a w jego głosie słychać było delikatny ślad nostalgii. Kobieta uśmiechnęła się i podała mu rękę. Jestem Martyna. Lubię czytać, ale nigdy nie miałam odwagi, żeby coś napisać. Zawsze podziwiam ludzi, którzy potrafią przelać swoje myśli na papier, dodała, patrząc na niego z zaciekawieniem. Marek poczuł, że ta rozmowa, choć przypadkowa, sprawia, że przez chwilę zapomina o wszystkim, co wydarzyło się wcześniej. Marek. Miło cię poznać, odpowiedział, uścisnął jej dłoń, czując, że coś w tej prostej wymianie zdań daje mu małą, ale znaczącą nadzieję na lepsze dni. Przez resztę popołudnia rozmawiali o książkach, które Martyna uwielbiała i o podróżach, które Marek planował kiedyś odbyć. Martyna okazała się być osobą pełną entuzjazmu, zarażającą optymizmem, który Marek tak bardzo potrzebował. Po tej rozmowie Marek wrócił do mieszkania, czując się lżejszy, jakby pierwszy raz od dawna poczuł, że może naprawdę zacząć od nowa. Wiedział, że jeszcze długa droga przed nim, ale Martyna, mimo że była tylko przelotną znajomością, przypomniała mu, że życie nie kończy się na jednej zdradzie i jednym złamanym sercu. W kolejnych dniach zaczęli spotykać się w kawiarni coraz częściej. Ich rozmowy stawały się coraz dłuższe, a Marek odkrywał, że Martyna ma w sobie coś, czego brakowało mu od dawna, spontaniczność i ciepło. Nie był jeszcze gotów na kolejny związek, ale czuł, że Martyna może stać się dla niego przyjaciółką, kimś, kto pomoże mu ponownie zaufać światu. Spotkania z Martyną stawały się dla Marka czymś, na co czekał każdego dnia. Ich rozmowy, pełne spontaniczności i śmiechu, przypominały mu, że życie może być czymś więcej niż tylko kolejnymi, samotnymi dniami. Mimo to Marek starał się zachować dystans. Wiedział, że nie jest jeszcze gotowy na głębsze uczucia, choć Martyna powoli zyskiwała w jego życiu miejsce, którego się nie spodziewał. Pewnego popołudnia, gdy jak zwykle spotkali się w kawiarni, Martyna zaproponowała coś, co kompletnie zaskoczyło Marka. Słuchaj, Marek, pomyślałam sobie. Może chciałbyś pojechać ze mną na weekend za miasto? Mam znajomego, który wynajmuje domek nad jeziorem. To takie urokliwe miejsce, idealne, żeby się zrelaksować i oderwać od codzienności, powiedziała z uśmiechem, mieszając swoją kawę. Marek przez chwilę zastanawiał się nad jej propozycją. Myśl o wspólnym wyjeździe z Martyną była kusząca, ale jednocześnie budziła w nim pewne obawy. W końcu zgodził się, widząc w tym okazję, by naprawdę spróbować zostawić za sobą przeszłość. Dobrze, czemu nie? To może być fajna odmiana, odpowiedział, a na twarzy Marteni pojawił się szeroki uśmiech. Kilka dni później wsiedli do samochodu i wyruszyli na wieś, do małego, drewnianego domku położonego nad brzegiem jeziora. Droga upłynęła im na luźnych rozmowach, przerywanych śmiechem i wspomnieniami z ich dzieciństwa. Marek poczuł, że Martyna ma w sobie coś,
co pozwala mu na nowo otworzyć się na świat. Jej obecność była jak świeże powietrze, którego tak bardzo potrzebował po dusznej atmosferze swojego mieszkania. Kiedy dotarli na miejsce, Marek zachwycił się spokojem, jaki tam panował. Jezioro, lśniące w promieniach słońca, rozciągało się przed nimi jak niekończące się lustro, a wokół panowała cisza, przerywana jedynie szumem drzew i śpiewem ptaków. Martyna uśmiechnęła się, widząc jego reakcję. Wiedziałam, że ci się spodoba. To jedno z moich ulubionych miejsc na ziemi, powiedziała, rozglądając się po okolicy z nostalgią. Przez kolejne dni spędzali czas na długich spacerach wokół jeziora, wędrówkach po lesie i rozmowach przy ognisku. Marek odkrywał, że Martyna ma niezwykły talent do rozładowywania napięcia i sprawiania, że wszystko wydaje się prostsze. Rozmawiali o swoich marzeniach, o trudnościach, które napotkali na swojej drodze, ale także o przyszłości, która, choć niepewna, mogła być pełna nowych możliwości. Pewnego wieczoru, siedząc nad brzegiem jeziora, patrzyli na zachód słońca, który malował niebo w odcieniach pomarańczu i fioletu. Martyna przerwała ciszę, mówiąc cicho, jakby obawiała się, że jej słowa mogłyby zaburzyć ten spokojny moment. Wiesz, Marek, cieszę się, że się spotkaliśmy. Od dawna nie czułam się tak swobodnie z nikim. Mam nadzieję, że nie przeszkadzam ci, że ciągle próbuję cię wyciągać z twojej skorupy, powiedziała z lekkim uśmiechem, ale w jej głosie słychać było szczerość. Marek spojrzał na nią, czując, jak coś w jego sercu zaczyna się łamać, jakby ten mur, który budował wokół siebie przez ostatnie miesiące, zaczynał powoli kruszyć się pod wpływem jej słów. Nie przeszkadzasz mi, Martyna. Wiesz, że to ty mi pomogłaś, bardziej niż ktokolwiek inny. Przez długi czas myślałem, że nie ma już dla mnie nadziei, że wszystko, co dobre, skończyło się w tamtym momencie, kiedy odkryłem zdradę Zosi. Ale dzięki tobie zaczynam wierzyć, że może jeszcze jest coś przed nami, coś, co warto odkryć, odpowiedział, czując, że mówi to po raz pierwszy od długiego czasu z pełną szczerością. Martyna spojrzała na niego z delikatnym uśmiechem, a w jej oczach pojawiła się łagodność, której Marek tak bardzo potrzebował. Nie musisz się spieszyć, Marek. Jestem tutaj i nigdzie się nie wybieram. Może oboje potrzebujemy czasu, żeby zrozumieć, co dalej. Ale cieszę się, że mogę być częścią twojego życia, choćby na chwilę, dodała, a w jej słowach Marek poczuł obietnicę, która była inna niż wszystkie, które słyszał wcześniej. Wieczór przeszedł w noc, a oni siedzieli nad brzegiem jeziora, rozmawiając aż do świtu. Marek zdał sobie sprawę, że choć nie wie, co przyniesie przyszłość, to ten moment, ten prosty, szczery czas spędzony z Martyną, jest czymś, czego nigdy wcześniej nie doświadczył. Czuł, że wreszcie zaczyna oddychać pełną piersią, a każda rozmowa z Martyną przypomina mu, że nawet po najciemniejszych chwilach można znaleźć promień światła. Po powrocie z weekendowego wyjazdu nad jezioro, Marek poczuł, że jego życie zaczyna nabierać nowego tempa. Wspomnienia o Zosi powoli blakły, a miejsce, które kiedyś zajmowała, wypełniała Martyna. Ich spotkania stawały się coraz częstsze, choć Marek wciąż starał się trzymać dystans. Wiedział, że nie może rzucić się w nowy związek, nie rozwiązawszy jeszcze wszystkich kwestii z przeszłości. Jednak Martyna rozumiała to i nie naciskała, dając mu przestrzeń, której tak bardzo potrzebował. Pewnego dnia, gdy Marek wracał z pracy, zauważył, że przed jego domem stoi samochód, który znał aż za dobrze. Na widok Zosi serce na chwilę zamarło mu w piersi, ale zaraz potem poczuł znajomy gniew. Ostatnia rozmowa telefoniczna miała być ich pożegnaniem. Czego chciała teraz? Zosia wysiadła z samochodu, podchodząc do Marka z wyrazem skruchy na twarzy. Marek, przepraszam, że przyjechałam bez zapowiedzi, ale naprawdę musimy porozmawiać, zaczęła, a jej głos drżał, jakby była bliska łez. Marek wziął głęboki oddech, starając się opanować emocje, które zaczęły w nim wrzeć. Czego chcesz, Zosia? Wszystko między nami jest już zakończone. Masz swoją drogę, ja mam swoją, odpowiedział, patrząc na nią chłodno. Wiedział, że musi pozostać stanowczy, ale obecność Zosi przypominała mu o wszystkim, co chciał zostawić za sobą. Zosia spojrzała na niego z bólem w oczach, jakby jego słowa były dla niej jak cios. Marek, ja wiem, że to wszystko jest moją winą. Ale czuję, że muszę ci coś jeszcze wyjaśnić, żebyśmy oboje mogli naprawdę pójść naprzód, powiedziała, a jej głos załamywał się z każdym słowem. Mogę wejść na chwilę? Obiecuję, że to nie zajmie długo. Marek wahał się przez chwilę, niepewny, czy chce znów otwierać drzwi do wspomnień, które próbował zamknąć.
ale w końcu kiwnął głową i zaprosił ją do środka. Chciał, żeby to było ostatnie spotkanie, ostateczne rozliczenie z przeszłością. Wszedł do mieszkania, a Zosia za nim, rozglądając się po pustych ścianach, które kiedyś były świadkami ich wspólnego życia. Marek, wiem, że nie jestem w stanie naprawić tego, co się stało, ale muszę ci powiedzieć, dlaczego to wszystko się wydarzyło. Dlaczego zrobiłam to, co zrobiłam, zaczęła, siadając na kanapie, na której kiedyś razem spędzali wieczory. Marek stał przed nią, opierając się o stół, i czekał, aż wyjawi mu swoją prawdę. Zawsze czułam, że nie jestem dla ciebie wystarczająco dobra. Dawid. On pojawił się w momencie, kiedy miałam wrażenie, że tracimy siebie nawzajem, że oddalamy się od siebie. To nie usprawiedliwia tego, co zrobiłam, wiem. Ale chciałam, żebyś wiedział, że to nigdy nie chodziło o brak miłości do ciebie. To była moja słabość, moja ucieczka od problemów, których nie potrafiłam z tobą rozwiązać, mówiła, patrząc na niego ze łzami w oczach. Marek przez chwilę milczał, słuchając jej wyznań, a w jego głowie kłębiły się myśli. Był zaskoczony, jak bardzo jego złość wyparowała, pozostawiając tylko smutek i poczucie straty. Zosia, rozumiem, że próbujesz znaleźć jakieś wyjaśnienie. Ale to już nie zmienia faktów. Zdradziłaś mnie i to zniszczyło wszystko, co mieliśmy. Może rzeczywiście popełniłem błędy, ale ty wybrałaś najgorszą możliwą drogę. I tego nie jestem w stanie ci wybaczyć, odpowiedział, a jego głos był pełen rezygnacji. Zosia spuściła głowę, a jej ramiona zadrżały od tłumionych łez. Marek, ja naprawdę chciałam cię kochać tak, jak na to zasługujesz. Ale wiem, że jest już za późno. Chciałam tylko, żebyś wiedział, że nigdy nie przestałam cię cenić i że żałuję każdego kłamstwa, które cię zraniło, powiedziała cicho, po czym wstała z kanapy i ruszyła w stronę drzwi. Marek odprowadził ją wzrokiem, czując, że to rzeczywiście ich ostatnie pożegnanie. Zosia zatrzymała się jeszcze w progu, spoglądając na niego ostatni raz. Życzę ci, żebyś był szczęśliwy, Marek. I żebyś znalazł kogoś, kto nigdy cię nie zawiedzie, dodała, po czym wyszła, zamykając za sobą drzwi. Marek stał przez chwilę w milczeniu, a potem odetchnął głęboko, czując, jakby z jego piersi zdjęto ciężar, który nosił od miesięcy. Tego wieczoru spotkał się z Martyną w kawiarni. Kiedy opowiedział jej o niespodziewanej wizycie Zosi, Martyna wysłuchała go w ciszy, a potem położyła mu rękę na ramieniu. Wiesz, Marek, nie jestem zła, że się z nią spotkałeś. Wiem, że musiałeś to zrobić, żeby zamknąć pewien rozdział swojego życia. Cieszę się, że dałeś sobie szansę na zakończenie tej sprawy po swojemu, powiedziała z delikatnym uśmiechem, a Marek poczuł, jak ciepło jej dotyku koi jego wewnętrzny ból. Dziękuję, Martyna. To spotkanie było trudne, ale chyba rzeczywiście tego potrzebowałem. Chciałem ci powiedzieć, że doceniam to, że jesteś przy mnie, nawet wtedy, gdy nie jest łatwo, odpowiedział Marek, a jego głos zdradzał wdzięczność, jakiej nie potrafił wcześniej wyrazić. Martyna uśmiechnęła się, a w jej oczach Marek zobaczył szczerość, której tak bardzo brakowało mu w ostatnich miesiącach. Nie musisz mi dziękować, Marek. Jestem tutaj, bo chcę. Może to, co nas spotkało, miało nas czegoś nauczyć, a może po prostu mieliśmy spotkać się w odpowiednim momencie, powiedziała, a w jej głosie słychać było nadzieję, która była dla Marka jak balsam na rany. Wieczór spędzili na rozmowach o przyszłości, o podróżach, które chcieliby odbyć, o planach, które zaczynali tworzyć wspólnie. Marek poczuł, że choć nie wie jeszcze, dokąd zaprowadzi go ta nowa droga, to przynajmniej nie idzie nią sam. Martyna stała się dla niego kimś więcej niż tylko przyjaciółką, była szansą na nowy początek, na budowanie czegoś, co nie jest obciążone przeszłością. Marek wiedział, że przed nim jeszcze długa droga do pełnego zaufania i szczęścia, ale tym razem czuł, że jest gotów stawić jej czoła. Po raz pierwszy od dawna poczuł, że przyszłość może być czymś, na co warto czekać. Kilka tygodni po spotkaniu z Zosią i ostatecznym zamknięciu rozdziału ich związku, życie Marka zaczęło nabierać nowego rytmu. Codzienność, która wcześniej była dla niego źródłem bólu i rozczarowania, teraz stała się przestrzenią do budowania czegoś świeżego. Mimo że ślady przeszłości wciąż były obecne, Marek czuł, że z każdym dniem odsuwa się od nich coraz dalej. Martyna stała się dla niego ważnym wsparciem, ale ich relacja rozwijała się powoli, bez pośpiechu. Spędzali razem wieczory, rozmawiali o swoich planach i marzeniach, ale Marek czuł, że to ona daje mu przestrzeń, której potrzebował, by odnaleźć siebie na nowo. Zaczęli razem planować małe wycieczki,
odwiedzać miejsca, które wcześniej Marek omijał, bo przypominały mu o jego małżeństwie. Teraz, z Martyną u boku, zaczynał odkrywać na nowo radość z prostych rzeczy. Pewnego słonecznego popołudnia, gdy siedzieli na ławce w parku i rozmawiali o przyszłości, Marek zebrał się na odwagę, by poruszyć temat, który od jakiegoś czasu krążył w jego myślach. Martyna, myślałaś kiedyś o tym, co by było, gdybyśmy spróbowali być razem na poważnie? Wiem, że nie jestem łatwym człowiekiem i że moja przeszłość może być ciężarem, ale czuję, że chciałbym spróbować, powiedział, spoglądając na nią niepewnie, jakby bał się jej reakcji. Martyna uśmiechnęła się, a jej twarz rozjaśniła się w promieniach słońca. Marek, myślę, że już od dawna o tym myślałam. Wiesz, nikt z nas nie jest doskonały i oboje mamy swoje bagaże, ale może właśnie dlatego potrafimy się zrozumieć. Też chciałabym spróbować, jeśli ty jesteś na to gotowy, odpowiedziała, ściskając jego dłoń, a w jej głosie słychać było ciepło i szczerość. Marek poczuł, jak jego serce bije szybciej, a na jego twarzy pojawił się uśmiech, który wyrażał więcej niż 1000 słów. Dziękuję, Martyna. Za wszystko. Za to, że dałaś mi nadzieję i pokazałaś, że nawet po najtrudniejszych chwilach można znaleźć nowy początek, powiedział, a jego głos zdradzał, jak wiele to dla niego znaczyło. Od tego momentu zaczęli budować swój związek, krok po kroku, bez pośpiechu. Dla Marka był to czas, kiedy mógł nauczyć się na nowo ufać i otwierać przed drugą osobą. Przeszłość z Zosią wciąż była częścią jego historii, ale przestała być jego więzieniem. Teraz był gotów patrzeć w przyszłość, w której Martyna była jego towarzyszką, a każdy dzień przynosił nowe możliwości. Pewnego dnia, stojąc nad brzegiem jeziora, gdzie kiedyś zaczęli swoją wspólną podróż, Martyna spojrzała na Marka z uśmiechem, który stał się dla niego symbolem ich nowego życia. Wiesz, Marek, wierzę, że czasami musimy przejść przez najciemniejsze chwile, żeby docenić to, co jest naprawdę ważne. A teraz, kiedy mam ciebie obok, czuję, że wszystko, co nas spotkało, miało jakiś sens, powiedziała, kładąc głowę na jego ramieniu. Marek objął ją, patrząc na spokojną taflę wody, która lśniła w blasku zachodzącego słońca. W jego sercu panował spokój, którego nie czuł od bardzo dawna. Wiedział, że przed nimi będą jeszcze wyzwania, ale tym razem czuł, że ma siłę, by im stawić czoła. Oboje wiedzieli, że życie nie jest idealne, ale razem mogli stawić czoła przyszłości, niezależnie od tego, co miała przynieść. Kiedy wracali do samochodu, Marek spojrzał na Martynę i poczuł, że po raz pierwszy od dawna jest naprawdę szczęśliwy. Zrozumiał, że choć przeszłość była bolesna, to właśnie ona doprowadziła go do tego momentu, kiedy może zacząć od nowa, bez żalu i bez lęku. A w jego sercu pojawiła się pewność, że każdy dzień, który spędzi z Martyną, będzie krokiem w stronę nowego życia, w którym miłość i zaufanie staną się podstawą wszystkiego, co razem zbudują.